zaczęło się wszystko tak, że 1-3 na Łazarzu był bardzo popularny hokej na trawie. No i w fajnym kierunku to się rozwijało, byłem całkiem niezły w tego hokeja, ale gdzieś tam coś mnie ruszyło. Jak miałem 10 lat, zacząłem jak chłopaki gdzieś tam na Poznaniaku kopią i chciałem się zapisać na piłkę nożną do tego Poznaniaka, ale tata stwierdził, że albo próbujesz w Lechu i to bierzesz na poważnie, albo zostajesz przy hokeju. No i tak się potoczyło, spróbowaliśmy się dostać do 13. Poznań to była patronacka szkoła. Udało się tam dostać, no i tak zostałem, jestem tu już 11 lat. Myślę, że rywalizacja przede wszystkim, bo to są chłopaki z całej Polski. No. Także trzeba mieć silny charakter, bo też słabe charaktery tam padają. Ta selekcja w Akademii jest dosyć duża, są chłopaki z Nowego Sącza, Krakowa, także ogromna rywalizacja i myślę, że to też buduje, to przede wszystkim buduje Akademię. No myślę, że to było takie, że trzeba było udowodnić, że tam się będziesz wyróżniał, no to wtedy możesz tutaj próbować swojej szansy i to myślę, że też tak było w Bielsku. Zagrałem myślę pół roku i bardzo dobre były te pół roku. Też tutaj było dużo szczęścia, bo graliśmy sparring przed sezonem i wypadł boczny obrońca. Ja wskoczyłem, strzeliłem bramkę, asystę. Wygraliśmy 3-1, no i trener Bielica na mnie postawił. No i udowodniłem, że to nie był błąd, że na mnie postawił, bo zagrałem dobry sezon. Po pół roku miałem przejść do Niemiec. Nie udało się, ale jestem w Lechu, gram kolejny, myślę, zagrałem kolejny niezły sezon i no i byle tak dalej, żeby to się nie zatrzymało. Było parę chłopaków, no był Kowneś, był Karolek, Candy, jeszcze Juziu ze mną wchodził, także to wejście nie było straszne, wiadomo, trzymaliśmy się z młodymi i to tak poszło i teraz jak przychodzą nowi, to też staramy się ich wziąć pod skrzydło i no bo to jest najgorsza sytuacja, jak wchodzisz do drużyny i nikt się do ciebie nie odzywa, no to takiego czegoś nie powinno być i u nas takiego czegoś na szczęście nie ma. No myślę, że debiut to jest coś wielkiego, nogi tam się trzęsły jeszcze przy 40 tysiącach ludzi, to akurat się tak udało. Myślę, że ten debiut mógł nadejść wcześniej, bo gdzieś miałem jechać na ruch Chorzów, ale gdzieś tam zachorowałem, miałem gorączkę. I to się tak złożyło, że na Legię wyzdrowiałem i ten Urban mnie wsadził. No to myślę, że to było największe tutaj przeżycie. Bramkę strzeliłem na Sosnowce, to tak dużo kibiców tam nie było. Także myślę, że te spotkania z Legią generalnie tutaj budzą dużo emocji i to się zapamiętuje. No na pewno niedosyt, bo myślę, że byłem przewidywany gdzieś tam do gry w pierwszym składzie. Ale to jest piłka nożna. No, gdzieś moja choroba spowodowała, że Karol Pila zagrał sobie 2-3 spotkania tak naprawdę, bo dwa zagrał dobrze, później trener go wystawił na środku pomocy. To jest piłka, jak powiedziałem. Nieszczęście jednego jest szczęściem drugiego. Ja też miałem swoje szczęście w piłce, także nie mam żadnych wyrzutów. Po prostu zagrałem jeden mecz i cieszę się chociaż, że ten debiut na U21 był. Myślę, że to też zależy, jak się potoczy mój los, bo jednak reprezentacja Polski stoi teraz na wysokim poziomie i nie wiem, czy gra w Ekstraklasie wystarczy na to, żeby grać w reprezentacji Polski. Uważam, że są lepsi prawi obrońcy w reprezentacji. No i czekam na swoją szansę, a muszę to pokazać umiejętnościami. Staram się, jak jest fajna pogoda, aktywnie gdzieś pojechać sobie nad jezioro z dziewczyną, ze znajomymi. Wiadomo, też lubię sobie pograć na konsoli. Mam też zajawkę, teraz złapałem takie samochodziki spalinowe, sobie jeżdżę, RC małe, ale możliwe, że to jest chwilowe, ale jak na razie te rzeczy. Wiadomo, jednak priorytetem są znajomi, a nie się to nie przedpisać. Może, że gram ofensywnie w miarę jako obrońca, bo w dzisiejszych czasach no, tak już trzeba i tak grają najlepsi, także myślę, że niezłe to mam, że podłączenie się gdzieś do akcji i wspomaganie ofensywy. No to na pewno jest bardzo ważny start dobry w sezon i myślę, że to było niezłe w moim wykonaniu.
dobre mecze. Na pewno cieszę się, że zostałem doceniony tutaj przez ekspertów i wyróżniony taką nagrodą. No i byle jak najwięcej takich punktów.